Pan Andrzej nam tutaj powiedział, że bardzo dużo ma muzyki w głowie. No więc ja mu życzę, żeby ta muzyka mu nie milkła w tej głowie, niestety dla niego, bo czasami może mieć tego dosyć, ale dla nas to byłoby super. To, żebyśmy się spotykali i bawili muzyką i nagraniami, to jest trochę życzenie dla mnie, ale tego bardzo Andrzejowi życzę, żeby ten album się ukazał i żeby to cieszyło jego skołatane serce. Żeby to BMW przede wszystkim stare zmienił na nowe, to jest podstawowa sprawa, bo on bardzo narzeka na to stare BMW. Żeby uśmiechał się każdego dnia, żeby nie miał zmartwień i żeby wszystko układało się po jego myśli. Żeby więcej istniał w mediach, żeby istniały jego utwory cudowne, piosenki w radiu i w telewizji. Tego bym życzyła Andrzejowi, bo naprawdę jest tego wart. Natomiast, żeby w co poszedł? Ja myślę, że w Mitsubishi, 230 koni. Kto by budował 70 lat? Nie wyglądam. Ponieważ to jest niemożliwe, że pan Andrzej miał 70 lat. Ja sobie życzę takiego stanu, takiej radości, takiego tworzenia, chociażby 50 lat. Wszystkiego dobrego. Życzę wielu lat tak owocnych dokonań, zdrowia i pomyślności wszelkiej. Z wielkiego sukcesu artystycznego i komercyjnego życzę mu, żeby płyta dotarła do jak największej liczby odbiorców. To ta muzyka zasługuje na to, żeby być słuchaną, znaną wielu ludziom. Ona jest zdecydowanie za mało znana. Mam nadzieję, że po prostu te życzenia się spełnią i ta muzyka dotrze do jak najszerszej liczby słuchaczy. Maestro Andrzeju, 70. urodziny, 70. jubileusz, no coś pięknego. Bardzo dziękuję za zaproszenie i dla pana życzenia najlepszego, czego tylko można życzyć. Oraz żeby te dźwięki, które płyną z pana głowy, spod pana pióra, dalej płynęły w sercach wszystkich słuchaczy i nas, muzyków, żebyśmy mogli grać pana zawsze i jak najlepsze. Krótko mówiąc, życzę ci tego samego, czego i sobie życzę. Nic więcej niż mnie, a to dużo. Trzymaj się. Czego mogę życzyć panu Andrzejowi? Na pewno wytrwałości, cierpliwości i przede wszystkim satysfakcji ze swojej twórczości, z tego, co komponuje. By nadal był taki, jaki jest. Żeby się nie zmieniał.